zwariowanym świecie Nastek. Tak, Nastki to my. Bohaterki, które dostały darmowy bilet na hormonalny roller coaster. Kompletnie nieprzygotowane jedziemy na maksa w nieznane. Każda minuta naszej podróży to emocjonalny chaos. Na szczęście nie jesteśmy w tym same. Są z nami rodzice, kontrolerzy, mentorzy, agenci specjalni, policjanci, dietetycy, kreatorzy mody, sami specjaliści. Do zwariowania! Przepraszam. Chyba nie dam rady. Moi rodzice przeczytali zapewne cały internet. Na wszystko mają odpowiedź. Potrafią doskonale wszystko przewidzieć. Mój tata to pan porada. Znakomity ekspert. Nie zdążysz odpowiedzieć na pytanie, co się stało, on natychmiast zalewa cię niechcianą informacją o tym, jak rozwiązać problem. Jestem przekonana, że dostaje gdzieś od tego prowizję. Brakuje mu jedynie dobrej aktualizacji o nazwie Zrozumienie nastolatki. Każda z nas ma trudne rozmowy z rodzicami. Czasami mam wrażenie, że mówią do mnie, jakby ich przetłumaczył Google Translate w najgorszym swoim dniu. Trudno ich zrozumieć. A co powiecie na to? Zwykle jesteśmy małymi dziewczynkami, dziećmi, którym zabrania się dosłownie wszystkiego. Ciągle słyszymy takie oto słowa. Na wszystko jeszcze przyjdzie czas. Albo poczekamy, aż dorośniesz. Ale na bycie matką opiekunką dla dzieci znajomych, którzy właśnie odwiedzili rodziców, za wcześnie nie jest? Wtedy pada to słynne: zajmij się proszę dziećmi. Zabierz je do swojego pokoju. Pobaw się z nimi. Jak to? No czegoś tu nie rozumiem. Nagle stajemy się dorosłe? Dostajemy dowód i prawo do opieki? Moja mama myśli, że noszenie słuchawek oznacza, że jestem niedysponowana do rozmowy. A ja mam po prostu dosyć jej ciągłych pytań o znajomych, o plany na jutro. Zapomniałabym o moim ulubionym. Jak było w szkole? Ciągła inwigilacja. Nawet w łazience nie ma w prywatności. Wystarczy, że chwilę dłużej posiedzisz i tu już kolejne pytanie. Wszystko dobrze? Nie, nie jest dobrze, jest fatalnie, bo ktoś powiesił wielkie lustro nad umywalką. Dorośli często powtarzają, że trzeba siebie zaakceptować i pokochać. Ale nikt nie powiedział, że trzeba kochać również nasze pryszcze. No nie wiem, czy kiedykolwiek będę gotowa na tę miłość. Pryszcze są jak niezapowiedzieni goście. Zawsze pojawiają się wtedy, kiedy najmniej się ich spodziewasz. Mam wrażenie, że prowadzą swój kalendarz i wiedzą, kiedy najlepiej rozstawić się na mojej twarzy ze swoim namiotem. O! Hania ma ważne spotkanie? Czas ją odwiedzić i wskoczyć na jej nosek. Może przy okazji odwiedzimy też jej czółko? Tam jest tyle miejsca, że możemy zorganizować imprezę masową. Śmiejcie się, śmiejcie. Jesteśmy do tego przyzwyczajone. W naszym teatrze życia występują same dramy. Pierwsza drama to nieodebrana wiadomość. Przyjaciółki znikają jak pieniądze z konta, a ja czekam na SMS-a z odpowiedzią jak na słońce w polskiej zimie. Druga drama to sprzedaż obietnic. Obiecują przyjaźń, a potem znikają za rogiem z twoim największym wrogiem. No i na koniec ta najważniejsza. Prawda pośród plotek. Ona jest jak wirus, rozprzestrzenia się szybciej niż COVID. Raz jesteś królem, a raz żabą w stawie. Dobra, ogarnęłam się. O czym tu ja mówiłam, co by tu jeszcze dodać? Opowiedz o chłopakach. Ach, żartowałam. Chciałam, by było trochę zabawniej. O nich opowiemy trochę później. Póki co, zostańmy na naszej planecie. Wychillujcie, bo zwariujemy! Wyluzujcie!